Dzień dobry, witajcie drodzy pasiecznicy. O takę pasiekę żeśmy walczyli. Tutaj Gledycia Trójcierniowa. 8 lat temu całkowita pustka, dzisiaj las. Idealnie wstrzelony pożytek, żeby podbić nastrój roboczy po akacji, bo zaraz po akacji właśnie ona zakwita, teraz już pomału dogasa, natomiast są jeszcze drzewa te bardziej schowane tam w cieniu, na których jest jeszcze sporo pszczół. Tak więc zachęcony tym, za 8 lat tu się zobaczymy w lesie, bo jest jodła i wierzba iwa. Taki plan. A, trzeba się jeszcze wrócić i powiedzieć siemano. 4 w pełni autonomiczne mulczery do trawy. Tutaj mają wydzielony obszar działania. Są 3, bo 4 siedzi na jajach, tak więc może jeszcze będą małe gąski. O, a tu widzicie właśnie też bardzo fajne drzewo, na które warto zwrócić uwagę. To jest oliwnik. Pięknie kwitnie, ale jeszcze piękniej pachnie. Nie jest to może jakiś szał, jeśli chodzi o pszczoły, bo dużo rzeczy teraz po prostu kwitnie i pszczoły mają wybór, więc nie oblatują tego jakoś tam szczególnie, dużo bardziej oblatują gledicznie, ale warto zwrócić na to uwagę, bo bardzo ładne drzewo, szybko rosnące, na piasku nawet. No i zawsze z jakimś pożytkiem dla pszczół, a później do ptaków, bo te owoce są jadalne. Tu poprzeplatane jest to z rokitnikiem, ale o roślinach mam nadzieję jeszcze nagram jakiś inny film. Tymczasem co? Spokojnie sezon wystartował, ja trochę tak lajtowo podszedłem w tym roku. Na rzepaku oczywiście byłem. Rozroiłem ze sprawą odkładów ze starą matką. 2 miodobrania za nami, wielokwiat i rzepak. Z dobrym dość skutkiem. No i dzisiaj akacja. O tyle ważne dzisiejsze miodobranie, tutaj kogut ze mną wraz przemawia, o tyle ważne, że w związku z tym, że ja mam ten cały swój sprytny system walki z warozą, dzisiaj jest polewanie ambrozolem. Dlatego, że jest ten moment w rodzinach pszczelich, kiedy wygryzł się czerw. Jeśli jest czerw, to jeszcze jest niezakryty, tak więc idealny atak jednorazowo ambrozolem powinien wyczyścić bardzo dobrze rodzinę z pasożyta. I tak od co roku to robię i tak też i zamierzam zrobić dzisiaj. Oczywiście to jest, wiąże się z tym, że to będzie druga ingerencja w rodziny produkcyjne moja, bo pierwsza to była odkład ze starą matką. No teraz wiadomo, będzie druga, czyli polewanie ambrozolem, ale wcześniej sprawdzenie, czy jest matka. Bo wiadomo, że podawałem mateczniki na wygryzieniu, ale niekoniecznie to się musiało udać, niekoniecznie musiały się wygryźć i niekoniecznie musiały się nasiennić. Tak więc to będzie taka kontrola z rozgrzebywaniem. Jedna z bardziej pracochłonnych prac, jeśli chodzi o obsługę rodziny pszczelej w całym sezonie. Musi być zrobiona, tak więc nie ma co gadać. Jedziemy na lawetę. No i witam Was na miejscu znanym z poprzednich moich filmów. Miejscówka akacjowa oraz nawłociowa. Ruch nawet jest, trzeba powiedzieć. No ale ciekawe, gdzie i za czym, bo przecież już dawno po akacji. No ale jest teraz jednak wiele roślin, które kwitną, także pszczoły ładnie pracują. A zaznaczam, że jest już w okolicach 18. Późno na robotę przy pszczołach, późno na szukanie matki. No ale cóż zrobić, po prostu trzeba pogodzić parę tematów naraz. Dzisiaj jest pierwszy dzień ze słońcem, tak więc stwierdziłem, że zaatakuję. Nie zrobię tego dzisiaj, choćby nawet dobrze mi szło. Jeśli zrobię pół lawety, to będzie sukces, no bo mówię, każdą rodzinę trzeba będzie rozkopać. Dwie rodziny są przeznaczone na wymianę, bo nie spełniają, że tak powiem, wymagań produkcyjnych. Kuleją tutaj, dziadują, a takie rodziny nie mogą być na lawecie, bo laweta jest po to, żeby było dużo miodu. Tak więc cóż, zabieram się do dzieła, ambrozol stoi, podkurzacz stoi, no i już. Na przykładzie pierwszej rodziny powiem Wam tylko tyle, że tu są jaja. Nie wiem, czy to będzie widać, czy też nie, wszak nagrywam telefonem produkcji chińskiej. Niemniej jednak przez lata te moje tutaj praktyki stosowałem różne taktyki. Wcześniej kopałem, dopóki nie zobaczę matki, to nie uwierzę, ale teraz to stwierdziłem, że to jest zupełny bezsens. Tak więc po prostu otwieram i patrzę, czy są jaja. Jeśli są jaja, jak widzicie, są jaja i nie ma w ogóle czerwia zamkniętego, czyli atak ambrozolem jest idealnie, że tak powiem, skalkulowany. Więc poleję to dzisiaj ambrozolem i mam to z głowy. Jeśli by nie było jaj, to zaznaczam rodzinę, że nie ma, natomiast nie panikuję jeszcze, nie kopię dalej. Wystarczy 2 pierwsze ramki, powiedzmy, czy 2 pierwsze ramki, tam gdzie powinien być czerw, wyciągnąć, bo nawet jak matka zaczęła niedawno czerwić, to na którejś z tych ramek powinno być coś już. I jeśli tak jest faktycznie, no to dobrze. Jeśli nie ma,
to zaznaczam i czekam. Nie robię nerwowych ruchów, jeszcze jest trochę. Oczywiście polewam ambrozolem, wtedy tylko pozostaje podłożyć matkę. Optymalnie jest mieć w uliku matkę unasiennioną, natomiast jeszcze da się podłożyć matkę nieunasiennioną. Nic się nie dzieje, to dopiero połowa czerwca, także na spokojnie. Chyba widzicie te jaja, ja też je widzę, tak więc super. Pierwsza rodzina, że tak powiem, nadaje się do dalszej produkcji. Ma już matkę, więc będzie się ładnie rozwijała. Choć generalnie jest słaba, jeśli o tym mowa, i ona prawdopodobnie trafi na pasiekę, żeby sobie na spokojnie, że tak powiem, dziubać, a coś w jej miejsce trafi jakiegoś takiego rozdmuchanego. Odkłady ze starą matką, których zrobiłem 13, chyba 4 są już z nadstawką, także mam co tutaj wrzucić w zamian za tą rodzinę. Plan jako tako wykonany. Pogoda się zepsuła, pszczoły wróciły do domków, no i cóż, przez to, że nie ma słońca, źle mi się obserwowało po prostu, czy są te jaja, czy nie ma, no więc zrobiłem pół i koniec. Miodowo wyszło mi mniej więcej po połowie nadstawki z każdej rodziny, czyli tak przeliczając na ulubione kilogramy miodowe, to po 6 kg z ula. Nie spodziewałem się szału, bo akacja była. No wiadomo, pogoda to jest pierwsza sprawa. Ja jeszcze nie miałem przypadku, żeby akacja się udała w przeciągu tych lat, których mam pszczoły, a w tym roku było bardzo mało, u mnie przynajmniej, kwiatów. Kwitły takie stare, duże egzemplarze, a te młodsze ledwo miały tam po kilkanaście kwiatków po prostu na sobie. Więc tak to być musiało i tak nie jest źle. Oczywiście nie ogołacam rodzin do zera, bo trochę teraz trzeba będzie poczekać na lipę. Nie wiem, w jakim to czasie się pojawi pierwszy kwiat na drobnolistnej, bo akurat to jest dominujące tutaj u mnie lipa, no ale myślę, że jeszcze chwilę, także podejrzewam, że ta druga część lewety będzie podobna, może nawet trochę lepsza, bo te rodziny bardziej wydają mi się takie w tym momencie latające. No i tyle, także fajnie, bo jest za jednym zamachem kilka tematów. Najważniejsze to leczenie, to miodobranie takie w sumie dobre, powiem wam, bo to tak naprawdę, gdyby było tak jak tam w niektórych rodzinach, że są po dwie nadstawki do przejrzenia, do wyciągnięcia, to by się człowiek bardzo urobił. A tak to spokojnie, tam nie wiem ile mi zajęło to czasu, chyba już jest trochę po siódmej, że w trochę ponad godzinę zrobiłem to, co powinienem. Co do matek, to w niektórych ulach były matki, ale nie było jaj, to traktujemy to tak samo, jakby ich po prostu nie było, bo dopóki matka jest nie jest unasienniona, to po prostu, no to co, może sobie chodzić, wyleci, zginie, nic to nie znaczy. Dopóki nie ma jaj, to ul wymaga jakiejś tam troski. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. Nagrywam rzadko, tak jak mówiłem, bo wiele tematów naraz robię. Cieszę się, że pytacie się mnie tam, zagadujecie co u mnie. Wierzę, że tak powiem, wasze dobre intencje i to jest bardzo miłe. Pozdrawiam wszystkich widzów, życzę wam owocnego sezonu. Coś jeszcze pewnie nagram. No w planach na pewno wyjazd na lipę. Trwa research co do faceli. Nie wiem, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Byłoby świetnie, jakby wyszło, bo bardzo lubię tę radosną roślinę, no ale to jest akurat kwestia już tego typu, że trzeba znaleźć odpowiednie pole. Jesteśmy w kontakcie, pozdrawiam was, do miłego usłyszenia.